Rozdział 33. Pinokia, który stał się prawdziwym osłem, prowadzą na targ, gdzie kupuje go dyrektor cyrku z zamiarem nauczenia go tańców i skoków przez kółko. Pewnego jednak wieczoru osioł okulał i dyrektor odsprzedaje go na skórę do obicia bębna. Widząc, że drzwi się nie otwierają, tłusty człowieczek wyważył je silnym kopnięciem, a wszedłszy do pokoju, odezwał się do Pinokia i Knota ze zwykłym swoim uśmieszkiem. Brawo, chłopcy, doskonale ryczycie. Zaraz was poznałem po głosie i dlatego właśnie przyszedłem. Słysząc te słowa, osiołki posmutniały i wziąwszy ogony pod siebie, stały ze spuszczonymi głowami i uszami. Zrazu mały woźnica zaczął je klepać, głaskać i pieścić, po czym wyciągnąwszy z grzebło, zabrał się do czesania. A kiedy już wyczesał je tak dokładnie, że sierść ich lśniła jak lustro, wówczas nałożył im uździennicę i zaprowadził na plac targowy w nadziei, że je sprzeda i dobrze się przy tym obłowi. Istotnie, nie trzeba było długo czekać na kupców. Knota kupił pewien wieśniak, któremu właśnie poprzedniego dnia zdech osioł, a Pinokia nabył dyrektor trupy pajaców i linoskoczków, który postanowił wyuczyć go skakać i tańczyć razem z innymi zwierzętami swego cyrku. Rozumiecie teraz, moi mali czytelnicy, czym się to trudnił okrąglutki woźnica? Ten szpetny potworek ze słodką jak miód buziunią co pewien czas jeździł swoim wozem po świecie i po drodze przywabiał obietnicami i pochlebstwami wszystkich rozpróżniaczonych chłopców, którzy uprzykrzyli sobie książki i szkołę. Skusiwszy ich, ładował wszystkich do wozu i dostawiał do krainy zabawek, żeby tam spędzali czas na grach, figlach i rozrywkach. A kiedy ci biedni, obałamuceni chłopcy na skutek tych ciągłych zabaw i braku nauki stawali się prawdziwymi osłami, wówczas zjawiał się wesoły i zadowolony i prowadził ich na targ czy na jarmark, aby sprzedać. W ten sposób w krótkim czasie zarobił moc pieniędzy i stał się milionerem. Co się stało z Knotem, tego nie wiem. Wiem tylko, że Pinokia czekało teraz twarde i ciężkie życie. Kiedy go zaprowadzono do stajni, jego nowy pan napełnił mu żłób słomą, ale Pinokio, skosztowawszy parę ździebełek, natychmiast je wypluł. Wówczas pan, gderając trochę, rzucił mu do żłobu wiązkę siana, ale i siano Pinokiowi nie smakowało. — Co? Nawet i siano ci nie smakuje? — krzyknął rozgniewany pan. — Poczekaj tylko, mój cacany osiołeczku, jeżeli ci się zachciewa jakiś kaprysów, to już ja mam sposoby, żeby cię oduczyć. I tytułem kary trzasnął go biczem po nogach. Pinokio z wielkiego bólu zaczął płakać i ryczeć, a rycząc mówił tak. Ja nie mogę strawić słomy, więc jedz siano, odparł dyrektor, który doskonale rozumiał oślą gwarę. Ja siano przyprawia mnie o boleści. Chciałbyś, żebym takiego jak ty osła karmił białym mięskiem kury i galantyną z kapłona? Rzekł dyrektor, złoszcząc się coraz bardziej i znowu bijąc go po nogach. Pinokio zamilkł przezornie i od razu się uspokoił. Tymczasem stajnie zamknięto i Pinokio został sam, a ponieważ od wielu godzin nic nie miał w ustach, przeto zaczął ziewać z głodu. A ziewając, otwierał gębę, szeroką jak piec piekarski. W końcu, nie znalazłszy w żłobie nic innego, zdecydował się zgryźć trochę siana, a pogryzłszy dobrze, zamknął oczy i przełknął. To siano nie jest wcale takie złe, powiedział potem do siebie, ale o ileż byłoby lepiej, gdybym był się uczył. W tej chwili zamiast siana mógłbym pałaszować piętkę świeżego chleba i kawał kiełbasy. Co robić? Trudno. Nazajutrz, obudziwszy się, zaraz rzucił się do żłobu, żeby przegryźć jeszcze trochę siana, ale już nic nie znalazł, ponieważ wyjadł przez noc wszystko, co było. Wówczas skosztował trochę sieczki, ale kiedy ją żuł, musiał przyznać, że smak sieczki w niczym nie przypomina ani risotta po mediolańsku, ani makaronu po neapolitańsku. Trudno, powtórzył żując dalej, żeby chociaż moja niedola była nauczką dla niesfornych chłopców, którzy nie chcą się uczyć. Trudno. Trzeba mieć cierpliwość. Ja ci dam cierpliwość, wrzasnął dyrektor wchodząc do stajni. Czyś byś wyobrażał sobie, mój śliczny osiołeczku, że kupiłem cię jedynie po to, aby dawać ci jeść i pić?
Kupiłem cię po to, żebyś pracował i żebym zarabiał na tobie dużo pieniędzy. Chodź ze mną do cyrku. Nauczę cię skakać przez kółka, przebijać głową obręcze papierowe, tańczyć walca i polkę stojąc prosto na tylnych nogach. Biedny Pinokio, chcąc nie chcąc, musiał się nauczyć tych pięknych sztuczek. Nauka ta wymagała 3 miesięcy ciężkiej pracy, wielu bolesnych razów, tak ostrych, że aż sierść fruwała. Nadszedł wreszcie dzień, w którym dyrektor mógł obwieścić przedstawienie naprawdę nadzwyczajne. Różnokolorowe afisze rozlepione na rogach ulicy zapowiadały: wielkie przedstawienie galowe. Dziś wieczorem wykonany zostanie wspaniały program. Udział biorą wszyscy artyści obojga płci. Ponadto, wielka sensacja, po raz pierwszy wystąpi fenomenalny osioł Pinokio, zwany gwiazdą tańca. Teatr będzie oświetlony a giorno, czyli to znaczy po włosku rzęsiście jasno. Jak sobie możecie wyobrazić, tego wieczoru na godzinę przed przedstawieniem cyrk był już przepełniony. Nie było już można dostać ani jednego wolnego fotela, ani jednego krzesła, ani jednej loży, nawet zaworek złota. Schody cyrku roiły się od dzieci, dziewczynek i chłopczyków różnego wieku, którzy aż drżeli z wielkiej chęci ujrzenia, jak tańczy ten słynny osiołek Pinokio. Po skończonej pierwszej części przedstawienia ukazał się dyrektor cyrku w czarnym fraku, w obcisłych białych spodniach i wysokich skórzanych butach, które sięgały mu powyżej kolan. Stanąwszy przed tłumem publiczności, złożył niski ukłon i uroczyście wygłosił następujące niedorzeczne przemówienie. Szanowna publiczności, panie i panowie, niżej podpisany sługa i podnóżek, będąc w przejeździe przez tę wspaniałą stolicę, chcę dostąpić zaszczytu, a także i przyjemności zaprezentowania zgromadzonym tu inteligentnym i wybrednym widzom słynnego osiołka, który już nieraz miał honor tańczyć wobec ich cesarskich mości na licznych dworach Europy. Składając podziękowanie, polecamy się waszej podniecającej obecności i prosimy o względy. Przemówienie dyrektora przyjęte zostało wielkimi wybuchami śmiechu i wielkimi oklaskami. Ale oklaski wzmogły się i przeszły w istny huragan, kiedy na arenie cyrku ukazał się osiołek Pinokio, wystrojony jak na paradę. Miał nowiutką uzdeczkę ze świecącej skóry z mosiężnymi sprzączkami i okuciami, a za uszami 2 białe kamelie. Grzywa jego podzielona była na małe loczki, wiązane czerwonymi jedwabnymi wstążkami. Przepasany był w pół szerokim, złoto-srebrnym pasem, a cały ogon miał zapleciony amarantowymi i niebieskimi aksamitkami. Słowem, osiołek po prostu do zakochania. Przedstawiając go publiczności, dyrektor dodał: czcigodni słuchacze, nie będę was okłamywał, opowiadając o wielkich trudnościach, jakie musiałem pokonać, aby zrozumieć i ujarzmić tego ssaka, gdy pasał się swobodnie na górach i szerokich równinach gorących stref. Zauważcie proszę, jaka dzikość błyszczy w jego oczach. Toteż, zważywszy, że wszystkie środki przyzwyczajenia go do sposobu życia przyzwoitych czworonogów okazały się płonne, musiałem często uciekać się do przekonywującej mowy bicza. Ale cała moja uprzedzająca grzeczność, zamiast obłaskawić go, wpłynęła jeszcze bardziej ujemnie na jego usposobienie. Niemniej, kierując się systemem Galesa, znalazłem w jego czaszce małą narość kartagińską, której fakultet medyczny w Paryżu rozpoznał jako odżywczą cebulkę włosów i tańca dorckiego. I dlatego chciałem wyćwiczyć go w tańcu, a także w skokach przez kółka i obręcze zalepione papierem. Podziwiajcie go, a potem wydajcie sąd. Zanim jednakże pożegnam się z wami, pozwólcie, szanowni państwo, że was zaproszę na dzienne przedstawienie jutro wieczorem. Ale gdyby, dajmy na to, deszczowa pogoda zapowiadała ulewę, wówczas zamiast jutro wieczorem przedstawienie odbędzie się pojutrze o 11 przed południem tegoż popołudnia. Dyrektor złożył 2 głęboki ukłon, po czym zwrócił się do Pinokia i rzekł: dalejże, Pinokio,
Zanim przystąpisz do popisywania się swoimi sztuczkami, ukłoń się szanownej publiczności, paniom, panom i młodzieży. Pinokio posłusznie zgiął oba przednie kolana do samej ziemi i pozostał na klęczkach aż do chwili, kiedy dyrektor, trzaskając biczem, zawołał: "Stępa!" A wtedy osiołek zerwał się na cztery nogi i zaczął okrążać arenę, idąc stępa. Po chwili dyrektor krzyknął: "Kłusem!" A Pinokio, posłuszny komendzie, zmienił stępa w kłus. "Galopem!" I Pinokio puścił się galopem. "Cwałem!" I Pinokio zaczął wyścig cwałem. A kiedy tak galopował jak koń berberyjski, dyrektor podniósł rękę i wypalił z pistoletu. Na ten strzał osiołek, udając, że jest ranny, upadł na arenę, jak gdyby naprawdę konał. Wstawszy z ziemi wśród huraganu oklasków, krzyków i wiwatów, które leciały aż pod gwiazdy, Pinokio podniósł oczywiście głowę i spojrzał na widownię. I tak patrząc, zauważył w jednej loży piękną damę, która miała na szyi ciężki złoty łańcuch z medalionem. W medalionie był namalowany portret pajaca. "To mój portret, ta dama to wróżka", rzekł do siebie Pinokio, poznawszy ją od razu i nie posiadając się z wielkiej radości, usiłował krzyknąć: "O wróżko, wróżko moja!" Ale zamiast tych słów wydał tak silny i przeciągły ryk, że wszyscy widzowie, a zwłaszcza chłopcy, zaczęli pękać ze śmiechu. Wówczas dyrektor, chcąc go nauczyć i dać do zrozumienia, że to nieprzyzwoicie tak ryczeć wobec publiczności, uderzył go rączką bicza po nosie. Biedny osiołek, wyciągnąwszy calutki język, musiał lizać sobie nos przynajmniej przez 5 minut, wyobrażając sobie, że w ten sposób złagodzi ból, jaki mu zadano. Ale jakaż była jego rozpacz, kiedy podniósłszy głowę po raz drugi, ujrzał, że loża była pusta i że wróżka znikła. Myślał, że umrze z żalu. Oczy jego napełniły się łzami i zaczął rzewnie płakać. Ale nikt tego nie zauważył. A tym mniej dyrektor, który trzaskając biczem zawołał: "Dalejże, Pinokio, pokaż szanownym państwu, z jakim wdziękiem umiesz skakać przez kółka." Pinokio próbował 2 czy 3 razy, ale stanąwszy przed kółkiem, nie przeskakiwał go, tylko wygodnie przechodził dołem. Nareszcie wziął rozmach i przeskoczył. Ale na nieszczęście tylne nogi zaplątały mu się w kółko i runął na ziemię jak długi. Kiedy się podniósł, był kulawy i z wielkim trudem zdołał powrócić do stajni. "Pinokio, chcemy Pinokia, niech się pokaże osiołek!" krzyczeli chłopcy z parteru, zdjęci litością i wzruszeni smutnym wypadkiem. Ale tego wieczoru osiołek już się nie pokazał. Nazajutrz rano weterynarz, czyli doktor od zwierząt, zbadał go i orzekł, że osiołek będzie już kulał przez całe życie. Wówczas dyrektor powiedział do chłopca stajennego: "Co mi teraz przyjdzie z tego kulawego osła? Nie mam ochoty utrzymywać darmozjada. Zaprowadź kłapoucha na targ i sprzedaj go." Gdy tylko przyszli na targ, zaraz znaleźli kupca, który zapytał chłopca stajennego: "Ile chcesz za tego kulawego osła?" "20 lirów. Dam ci 20 soldów. Nie wyobrażaj sobie, że on mi się na coś przyda. Kupuję go wyłącznie ze względu na jego skórę. Widzę, że ma bardzo twardą skórę, więc chcę zrobić z niej bęben dla orkiestry w naszym miasteczku." Możecie sobie wyobrazić, dzieci, jaka to była wielka przyjemność dla Pinokia, kiedy usłyszał, że był przeznaczony na obicie bębna. I rzeczywiście, po zapłaceniu 20 soldów, ów nabywca zaprowadził osiołka na skałę nad brzegiem morza. A zawiesiwszy mu kamień na szyi, przewiązał mu jedną nogę sznurem, którego koniec trzymał w ręce, i pchnął z nienacka do wody. Pinokio z tym głazem na szyi natychmiast poszedł na dno, a kupiec usiadł na skalę ze sznurem w ręce i czekał, aż osiołek utopi się w morzu, aby z martwego już osiołka móc łatwo ściągnąć skórę.